9 lutego 2019 roku w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie odbył się drugi kongres medycyny integralnej zatytułowany Bądź integralny w zdrowiu – prewencja i leczenie chorób przewlekłych, organizowany przez Fundację Małgosi Braunek-Bądź. Motywem przewodnim kongresu była medycyna przyszłości. Jako prelegenci wystąpili eksperci ze Stanów Zjednoczonych, Izraela oraz Polski, mające na koncie liczne badania naukowe i bogate doświadczenie w opiece klinicznej nad pacjentami. Nadrzędnym celem kongresu było wyjaśnienie, na czym polega medycyna integralna i holistyczne podejście do zdrowia. Ja nazywam się Karolina Sobańska i miałam przyjemność przeprowadzić krótkie wywiady z mówcami i wystawcami biorącymi udział w wydarzeniu. Na początek poprosiłam każdego z wykładowców i prowadzących warsztaty o przedstawienie pokrótce tematu swojego wystąpienia. Dr Jair Maimon, ekspert z zakresu medycyny integralnej i chińskiej, poprowadził wykład zatytułowany Medycyna przyszłości w oparciu o 3000 lat doświadczeń. Because the topic of this congress was on future medicine, so I focused very much on seeing a patient as a whole. We found, you know, medicine, Western medicine in the last 80 years started to separate, you know, people into segments. And I think I'm coming from a tradition of Chinese medicine, which is very much seeing human as a whole. And I've been practicing in the hospital and, you know, as you heard, doing a lot of research. And I think we are trying to bring back the sense, I can say few key points. One is that humans are a whole. So they live in their body, they have their mind, and as I stressed here, there's something even above it, and there is a healing process. So humans are made out of bodily parts, but also mental and belief parts, and you can't separate them. If you separate them, it's not a human anymore. You know, it's like somebody lies unconscious. You give him the same medicine as the someone who is conscious. But not in my medicine, right? Because the conscious part has a lot of meaning and has a lot of ability to heal. So this was one thing that I talked about. The second is the wisdom of nature. I'm coming again from a tradition of Chinese medicine, so we look very much into understanding, in my case, the value of different herbal medicine and herbal combinations in supporting the immune system, treating cancer and preventing hopefully cancer. So there is a lot of wisdom in nature and in natural medicine that should be utilized for patients. And what I've been doing over the last, I can say, more than 20 years is trying to bridge this gap. There is wisdom, there is healing, and there is a potential for better health. And the reason people don't use it in normal medicine is because lack of research. It's not that there is a lacking, but there's just lacking of research. So what I've been doing is doing very extensive research and incorporating different also medical and research facilities all around the world. The one in Poland, I told you, was this one formula that we've been researching. It's called Protectival. We did even in the Jagiellonian University. We look at the way it affects immune cells. So we went into the cell and we look at all the proteins in the cell, how the herbs are affecting it, how this one formula Protectival, how it is increasing the immune activity and in the same time reducing inflammation, for example, reducing the tendency for cells to cancer. So we've been incorporating this research into one formula, showing it's strengthening the immune system, it's killing cancer cells selectively, so not affecting normal cells, only cancer cells, and also protecting the body from side effects of chemotherapy and other. So this is something I've been doing with one formula, this LCS 101 or Protectival over the last 20 years almost. And our results hopefully will be, and now it's the most researched formula in the West of herbal medicine. So I hope that these results will help to change and the way a natural medicine is seen and will be incorporated into the normal healthcare system.
Dr Lee Smith ze specjalizacją w dziedzinie medycyny behawioralnej poprowadził wykład o tytule Wpływ duchowości na umysł i ciało. So for those that could not make it to your lecture, if you could briefly tell us what was the briefly, main... how brief? Very brief, in a few sentences. What's the main idea, the main topic right. of your lecture today? Okay. So today, as a summary, we talked about lots of health science studies showing the very important effects of mental stress and distress or well-being on physical health and well-being. We looked a little bit at why the most common medical diseases are related to an overactive nervous system, often driven by the part of our brain called the amygdala that drives fear-based judgmental thoughts. It's like we have two minds, this amygdala fear-based side and also the prefrontal cortex, which is the wise and loving mind. And when you activate the wise and loving mind, the fearful judgmental mind, and all of that nervous system oversensitivity quiets down. Then we talked about how spiritual practices have been proven to activate this prefrontal cortex, the wise and loving mind, and to inhibit the overactive amygdala that causes a lot of diseases. The practices, there are many non-spiritual practices that also activate the wise mind, but the spiritual ones give a certain power and feeling for motivation to do it regularly, and it takes practice, not just talking about it. Profesor doktor habilitowany Piotr Trzonkowski, prowadzący badania nad tolerancją immunologiczną i terapią komórkową w patologii człowieka, mówił o tym, dlaczego medycyna wymaga czasu i musi tyle kosztować. To teraz w nawiązaniu do tematu pana wykładu, czy da się odpowiedzieć w jasny sposób na to pytanie, dlaczego medycyna jest tak kosztowna i tak czasochłonna? W dużej mierze wynika to przede wszystkim z dbałości o dwie rzeczy. Z dbałości o bezpieczeństwo pacjenta, który ma otrzymać lek, i z dbałości o to, ażeby ten lek, który pacjent otrzymuje, był jak najbardziej skuteczny. To są chyba dwie największe przyczyny, dla których niestety na skuteczne, dobre i bezpieczne leki trzeba poczekać i niestety trzeba za nie zapłacić. Doktor habilitowany nauk medycznych Grzegorz Władysław Basak poprowadził wykład zatytułowany CAR-T żywe leki – przyszłość leczenia nowotworów. Mój wykład dotyczył leczenia nowotworów za pomocą genetycznie modyfikowanych limfocytów pacjenta, tak zwanych limfocytów CAR-T. Jest to bardzo dynamicznie rozwijająca się strategia leczenia nowotworów z wykorzystaniem układu odpornościowego samego chorego, z tym, że limfocyty chorego, czyli komórki układu odpornościowego, poza organizmem niejako uczy się rozpoznawania komórek nowotworowych za pomocą modyfikacji genetycznej. Wprowadza się tak zwany transgen, który jest odpowiedzialny za kodowanie specjalnego receptora, nazywanego właśnie CAR od Chimeric Antigen Receptor, który umożliwia po podaniu tych komórek pacjentowi rozpoznawaniu komórek nowotworowych. Wtedy limfocyty CAR-T zabijają komórki nowotworowe, aktywują się, ulegają podziałom, są nazywane dzięki temu także tak zwanymi żywymi lekami. Limfocyty CAR-T są obecnie zatwierdzone już zarówno przez agencję amerykańską, jak i europejską, do leczenia w klinice chorych z ostrą białaczką limfoblastyczną B-komórkową oraz z opornymi chłoniakami B-komórkowymi. Są to strategie, które weszły w ostatnich latach, pierwsza rejestracja w 2017 roku, natomiast rozwijają się bardzo dynamicznie. Portfolio celów dla limfocytów CAR-T jest coraz szersze, ponieważ stara się zastosować te limfocyty do leczenia różnego rodzaju nowotworów, także innych, m.in. szpiczaka plazmocytowego. Absolutnym przełomem będzie, jeśli uda się je wykorzystać do leczenia nowotworów tzw. guzów litych, jak chociażby raka jelita grubego, raka trzustki, innych nowotworów, które do tej pory nie są wystarczająco skutecznie leczone dotychczas osiągalnymi metodami. Może to przynieść istotny przełom, ale to już jest przełom
w leczeniu chorych z opornymi i nawrotowymi chłoniakami i białaczką bekomórkową, co pozwala wyleczyć przypuszczalnie nawet do połowy leczonych chorych. Skuteczność w kontekście wyleczenia wydaje się być wyższa w chłoniakach bekomórkowych niż w ostrej białaczce limfoblastycznej bekomórkowej. Wydaje się, że może to być terapia przyszłości nowotworów, chociaż, chociaż te wersje limfocytów CAR-T, które obecnie są wykorzystywane, mogą nie być tymi ostatecznie wykorzystywanymi. To wydaje się, że jest wstępna wersja, która będzie ulegała ewolucji, ulepszaniu, tak aż będą to faktycznie żywe leki, które będą przynosiły bardzo korzystne skutki dla chorych. Przechodząc do części warsztatowej, zapytałam dr Danutę Myłek o to, czego będzie dotyczył jej warsztat o tytule Jak możesz pomóc specjaliście alergologowi w rozpoznaniu i leczeniu twojej choroby? Na początku chcę wprowadzić słuchaczy w samo pojęcie, co to jest alergia, bo ludzie nazywają alergią wszystko. Każda wysypka to alergia, każdy katar to alergia, każda duszność to alergia, a to tak nie jest. Czym zatem dla pani jest alergia? Tak w dużym skrócie. Tak. Właściwie ja idę za stanowiskiem Europejskiej i Amerykańskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej, że alergia dotyczy dwóch stanów w medycynie, w alergologii. Jedna to jest alergia IgE zależna. IgE to jest przeciwciało produkowane przez limfocyty B układu immunologicznego grasiczo-zależnego. Grasica to jest narząd hormonalny, nadrzędny nad wszystkimi, jak gdyby, nawet nad podwzgórzem, czyli naprawdę wysoko stoi w hierarchii, który to układ składa się z takich kilku, co do ważności, pięter. I to najwyższe piętro i trochę pod niego podległe, to kolejne, to są te komórki limfocytarne, które są zaangażowane w powstawanie zapalenia o charakterze alergii. I teraz alergia IgE-zależna to jest nadprodukcja tych przeciwciał, które natura nam dała po to, żeby nas bronić przed obrzękiem, ukąszeniem, pasożytem. Drugi typ alergii to jest alergia kontaktowa. To znaczy zupełnie inny mechanizm, zupełnie przeciwciała nie odgrywają roli. Chociaż to też zależy od kondycji układu immunologicznego, ale na innym piętrze. I tu musi być przewlekły kontakt z jakimiś substancjami. Na ogół dotyczy to alergii chemicznej, na związki chemiczne. Przy czym sam związek nie może być alergenny, on się musi połączyć z białkiem bądź śluzówki, co jest rzadsze, ale najczęściej skóry. Druga część mojego wystąpienia skupiłaby się na diagnostyce. Bo to jest pole smutne dosyć w naszej rzeczywistości, ale i tak lepsze niż w wielu krajach europejskich, więc jesteśmy w uprzywilejowanej sytuacji, że mamy jako jeden z 8 krajów wykształconych alergologów i w Polsce jest ich bardzo dużo. Właściwie nie ma powiatu, gdzie nie byłoby alergologa. Doktor nauk medycznych i lekarz medycyny integralnej Elżbieta Dudzińska przeprowadziła warsztat Zdrowie i zanieczyszczenie środowiska, co należy wiedzieć i jak się chronić. Tytuł warsztatu jest Środowisko w zdrowie, warsztatu, wykładu de facto. Przede wszystkim chciałabym zbudować takie zbalansowane podejście, bo to, że środowisko jest zagrożone, wszyscy wiemy, my jesteśmy zagrożeni, też wiemy. Natomiast pytanie, kto jest bardziej zagrożony, dlaczego, czyli porozmawiamy o tych populacjach bardziej zagrożonych. Skąd się biorą te zagrożenia, czyli porozmawiamy o powietrzu, o wodzie, o substancjach toksycznych i przy okazji każdego tematu porozmawiamy o tym, jak w granicach rozsądku, no bo żyjemy w dużym mieście, pracujemy, etc. Każdy z nas poprzez małe działania, małe zmiany może się zdecydowanie chronić, bo to są dyskusje, które mają przeciwników i osoby, które bardzo promują cały ruch eko i ciągle jest na ile przesadzamy, na ile umniejszamy historię, natomiast jako pojedyncza osoba, ja Kowalski czy Kowalska, jestem narażona na dużo rzeczy, na ile one mi szkodzą, co ja mogę z tym wszystkim zrobić. I dodatkowo oprócz tego będę chciała zwrócić uwagę, że to, co nas bardzo zajmuje, czyli wpływ zatrutego środowiska skażonego na nasze zdrowie,
ma związek z tym, że sami to środowisko kreujemy, bo z jednej strony przychodzimy na takie warsztaty, ale myślę, że niewielu z nas byłoby chętnych porzucić swoje samochody, czy rzadziej je używać, czy pójść z lnianą torbą do sklepu, zawsze tą samą, zamiast brać za każdym razem plastikową reklamówkę, więc będę chciała z jednej strony rozszerzyć trochę wiedzę dotyczącą tych tematów, zbudować zdrowe, zbalansowane podejście, zainspirować do własnego myślenia, analizy, na ile ja rzeczywiście jestem narażona, czy stoję codziennie w godzinach szczytu w korku z otwartym obiegiem, czy tak naprawdę jestem mamą, która siedzi w domu i może sobie wybrać, żeby wyjść już na spacer z dzieckiem po tych godzinach szczytu. I też chyba przesłanie, jeżeli są rzeczy, na które nie mamy wpływu, a jesteśmy na nie narażeni, to też warto zbudować zdrowy dystans i psychikę do tego, dlatego że bez przerwy myślenie o tym, te wszystkie plastiki mnie zabijają, powietrze mnie truje i za chwilę to będzie koniec świata, katastrofa jest nieunikniona, de facto magnifikuje bardzo tą sytuację, bo stres. Mamy stres i stres, który wytwarza wolne rodniki i zmienia przepuszczalność błon komórkowych, już chodząc tak, że tak powiem, na poziom bardzo, bardzo molekularny. Dokładamy do tego niezwykłe dodatkowe obciążenie dla organizmu. Zresztą dzisiaj na drugim wykładzie pięknie to było przez profesora ze Stanów przedstawione. Pani Małgorzata Jakubczak, pedagog i specjalistka z zakresu mindfulness, poprowadziła warsztat o tytule Stres – cichy zabójca kontra świecka medytacja mindfulness. Ten warsztat, który zaraz się zacznie, będzie odnosił się do relacji między stresem a medytacją mindfulness. Przy podkreśleniu tego, że stres potrafi nam namieszać w zdrowiu, potrafi być nawet tak zwanym cichym zabójcą i odpowiedź na ten właśnie szkodliwy wpływ, zwłaszcza przewlekłego stresu, to jest medytacja, o której będę tutaj nie tylko mówiła, ale będę chciała zaprosić uczestników do popróbowania, na czym ona polega, jak ona przebiega i zobaczymy, może się okazać, że uczestnicy odczują ten pierwszy smak medytacji mindfulness. Ostatnim mówcą była Kasia Bem, nauczycielka jogi i medytacji, która poprowadziła warsztat Oddech to zdrowie. Temat warsztatu to oddech, to zdrowie i myślę, że to jest szalenie ważny warsztat tak naprawdę, dlatego, bo oddech to jest życie, to jest zdrowie, to jest siła, to jest moc i też jest to największy skarb, który mamy pod samym nosem i bardzo rzadko z niego korzystamy w takim celu terapeutycznym, medycznym, w jakim mógłby być wykorzystany. Natomiast tak naprawdę mało kto potrafi oddychać, także tego będę właśnie uczyła na dzisiejszym warsztacie. Jestem bardzo tym podekscytowana, cieszę się, że mogę dotrzeć do takiej większej grupy osób. Jeśli mogłabym wypisywać coś na receptę, to właśnie byłby taki oddech przeponowy do stosowania codziennie, dwa razy dziennie, najlepiej rano i wieczorem, bo naprawdę jest to bezcenne lekarstwo, które ratuje zdrowie i psychiczne, i fizyczne, i na to są już dowody naukowe od lat, zresztą takich badań jest coraz więcej, także tym właśnie będę się dzieliła dzisiaj na warsztacie. Miałam też przyjemność zapytać wszystkich prelegentów o to, czym dla nich jest medycyna integralna i co musi zmienić się w systemie leczenia i podejściu do zdrowia, aby było ono bardziej holistyczne. Dr Yair Maimon. How do you see the future of medicine in terms of what should be done to the system so that it has a more holistic approach? It's really one word, openness. I've been working all my life in a hospital. It's about almost 25 years ago, they looked at me as a strange one. And only one hospital and one doctor allowed me in. Later, there was some interest, and now there is cooperation. And integration and cooperation is what is needed. And in order to have integration and cooperation, you need openness. And in order to have openness, you need to trust. As it is a Congress for Integrative Medicine, sure. Do you have your own definition of integrative medicine? No, I think the integrative medicine, the word itself, well, maybe yes. I don't know if it's my own, but I think it's maybe another kind of adding up to the word integration. And that's what I said before. When
if I fully trust Western medicine and Western medicine fully trusts my medicine, we'll always see the benefit of the patient. If I think I have something extra and the other one doesn't have, and it goes both ways, then we are both on the two sides of the wall. You know, I know the truth, you don't know the truth. You know, and you know how it starts with humans when they don't communicate and don't trust. If there is the right trust, and one of the way that Western medicine will trust more the Chinese and natural medicine that I do is obviously through more research. But on the other hand, research is endless. You know, at some point, the belief system and trust is as important as the research. So once we provide with enough data and hardcore research fact, there is a need from the Western medicine to want to integrate. Because it's, as I said, we can want to integrate, but the people who are making the decisions are the political people, you know, the health ministry, and eventually doctors, and so health ministers, head of the health ministry, and hospital managers, and health system managers. They're the one that's making the policy. If they're willing to integrate, there'll be a lot of integration. The general public already decided. It's a grassroots movement. People are voting with their legs. Like for breast cancer or cancer, breast cancer is, I know the statistics very well, 80 to 90% of breast cancer patients go also for natural medicine parallel to Western medicine around the world. I don't know the statistics mm-hmm. in Poland, but generally I can say high percentage. Yeah, but sorry to interrupt, but is it, yeah, go ahead. It's not because of, well, the health system is not helping them. They have to go. That's like, what they I have mean. To start so the patient decided. Yeah. But the doctors and health system needs to be open and trust and give it a chance. Because eventually we are all doing work for the patients. It's not the opposite. You know, we are just service providers. I mean, a doctor, if patients don't come to him, is doesn't have nothing to do. So we are doing the service for the patient. And I think the patients, in the right way, making this decision to integrate medicine. Western medicine answers certain part, natural medicine or Chinese medicine answers other parts. You can't say this is better than this, but when they integrate, you get a better system. Dr. Lee Smith. My field of medicine is in behavioral medicine, which is the interaction between the mental and the physical aspects of health. And the data that we've collected from hundreds of studies shows that four mental principles clearly are related to better physical, mental, and social well-being. Those four principles are an internal sense of control, so I'm not being controlled by what's going on, but I'm in charge of me, and that's half of the distance in the problem. When that three felt, a sense of connectedness to other people, to one's deep self, to sources of spiritual power, a sense of purpose and meaning, both about one's life and work and about this event right here in front of me, and hope, optimism, that we can deal well with whatever arises. Those four things are clearly powerful mental principles that affect physical health outcomes, not only who gets sick, but if you do, who gets well faster and cuts down on medical visits and costs and the like. So anything that you can do mentally that bring out the sense of control, connectedness, purpose and meaning, and hope is likely to improve total health. You have to prove that it works. And we now have data that proves that it works. But it's a different paradigm. The health system sees things in kind of more limit. The studies are more limited. Mm-hmm. You use a one body system, or you use a short-term study. And the kind of things we're talking about are changing a person's whole way of being. People are very complex, and it's harder to do
studies unless you do them long term. I showed some studies that were anywhere from 4 to 80 years long, and there are these striking long-term effects. But you've got to prove it, that it works, and you need to prove the mechanisms. And we talked about, immunity and hormones and different kind of things. So you have to talk the language of the current system and the science, and then show how some of these traditional practices that our great ancient sages are going to make you happier and healthier and less suffering, that's what they were, that was their goal. As long as we do that, you can change it. However, it usually takes a generation or two, because the experts, for good reasons, this has not been part, and I'm the expert in heart disease. What does meditation have to do with heart disease? And so you show these studies, and it's just uncomfortable for an expert. But the next generation who sees it and is open-minded and wants to figure out how to meditate in a way that will improve heart attacks. Dr. Piotr Trzonkowski. Znaczy, ja się kiedyś uczyłem o tym jako o takim podejściu holistycznym bardziej niż integralnym, i jest to taka medycyna, która uwzględnia wszystkie aspekty życia człowieka, czy tam pacjenta powiedzmy, a nie tylko jego konkretny problem, czy konkretną chorobę, czy tą całą otoczkę, która jest jakby związana z takim zdrowym życiem i z taką interwencją nie tylko stricte w zakresie choroby, ale także takich strategii wspomagających to zasadnicze leczenie. I pewnie właśnie takie naukowo uzasadnione, wspomagające strategie, wspomagające standardowe leczenie, to jest właśnie taka medycyna holistyczna czy medycyna integralna, która obejmuje zapewne bardzo dużo, bo zapewne to taką sferę psychologii i sferę takiego życia codziennego, odżywiania, stylu życia. To wszystko jakby wchodzi pewnie w definicję i w zakres. I czy uważa pan, że to jest dobre podejście do leczenia, do pacjenta? Zapewne, studia medyczne już uczą tego, że do pacjenta trzeba podchodzić całościowo, nie wolno patrzeć tylko wybiórczo na jakiś określony aspekt, tą określoną chorobę pacjenta, ale raczej trzeba patrzeć na określone uwarunkowania takie również dookoła, ponieważ to zwiększa skuteczność tego leczenia, oczywiście. Generalnie myślę, że to w dużej mierze jest coś, co zależy od postępu nauki. My jesteśmy pewnie na progu takiego podejścia, natomiast jeszcze dużo nie wiemy, a nawet to, co wiemy, nie jest na takim stopniu rozwoju, że możemy to zastosować u pacjenta. W ciągu kilku godzin współcześnie, czy tam kilku dni powiedzmy, jesteśmy w stanie zrobić screen genomu całego człowieka, natomiast analiza potem tych wyników zwykle trwa parę miesięcy i niekoniecznie daje wyniki. Podobnie jest z charakterystyką konkretnej choroby u pacjenta. Bardzo szybko potrafimy zdiagnozować czy wyciągnąć informacje na temat choroby, natomiast potem wykorzystanie tych informacji to niestety są długie miesiące i myślę, że taki technologiczny skok, który się w tej chwili odbywa, on za jakiś czas pozwoli nam na taką indywidualizację terapii. A czy są jakieś działania, które może podjąć pacjent, żeby wspomóc to swoje leczenie lub wspomóc diagnozę? Bardzo trudne pytanie tak naprawdę, bo pacjent niestety, że tak powiem, jest nadal, mimo że współczesna medycyna raczej stawia pacjenta jako partnera, to nadal jest to jednak, że tak powiem, taka funkcja trochę podległa i pacjent jednak musi akceptować, czy oferuje się mu pewne sposoby leczenia i on tak naprawdę jest beneficjentem tego, co medycyna może zaoferować. Czy pacjenci mogą coś zrobić? Myślę, że organizacje pacjenckie jako takie mogą być takim skutecznym narzędziem do wywierania wpływu na to, ażeby konkretne działy medycyny się rozwijały. To jest to, o czym na przykład mówiłem dzisiaj, że nie ma zainteresowania w zakresie pewnych czy rzadkich chorób, czy powiedzmy chorób tych tak zwanych zapomnianych, ponieważ one z takiego ekonomicznego punktu widzenia nie są opłacalne. Natomiast zmiana jakiejś takiej polityki czy regulacji może doprowadzić do tego, że firmy farmaceutyczne na przykład będą musiały inwestować w leczenie, nie wiem, gruźlicy czy tych innych chorób zapomnianych.
Myślę, że w ten sposób będzie się to odbywało i tu jest akurat rola pacjentów. Dr Grzegorz Władysław Basak. Leczenie integralne, jak dla mnie, jest leczeniem z głową i z sercem, z wyczuciem. Dlatego, że system rozliczeń chociażby procedur medycznych jest oparty na bardzo wybiórczym leczeniu np. choroby nerki czy serca. Podczas jednej hospitalizacji trudno rozliczyć jednocześnie chorobę nerki i serca, która z nich musi być przyjęta jako główna, w związku z czym to niejako powoduje dryf medycyny w kierunkach wysokich specjalności, co z kolei bardzo często ogranicza zdolność szerokiego spojrzenia na człowieka jako całego. Wciąż ci najlepsi lekarze jednak myślą o człowieku jako o całości i także stosując bardzo wąskie terapie, bardzo wyspecjalizowane strategie lecznicze, no, rozważają człowieka wraz ze wszystkimi narządami, tkankami oraz jego psychiką, ponieważ to wszystko ma niezwykle znaczenie w procesie terapeutycznym. Doktor Danuta Myłek. Jak pani zdefiniowałaby medycynę integralną? Czym ona jest dla pani? To jest patrzenie na człowieka holistyczne. Jak do mnie przychodzi pacjent z wysypką, to ja w ogóle o tą wysypkę nie pytam, tylko pytam, co robił, jak miał 3 lata, albo jaka jest jego matka, czy zdrowa, czy nie, a babcia, a paliła, a nie paliła, w jakim domu mieszka, a co robi, a jakie ma inne problemy zdrowotne. Ludziom się wydaje, że jak przychodzi do alergologa ze skórą, to ja mam tylko, nie wiem, popatrzeć o tej skórze i właściwie i na tym koniec. To chcę przekazać słuchaczom, żeby pomagali lekarzowi. To znaczy, jakoś się przygotowali do tej wizyty. No jak ktoś nie będzie pytał, no to trudno, to nie powie, ale są lekarze, którzy będą wiercić dziurę w brzuchu, aż zdobędą tą informację, która pozwoli im, w taki detektywistyczny sposób, aż pozwoli im zbudować sobie mniej więcej obraz, który będzie punktem wyjściowym do planu diagnostycznego, planu leczniczego. Więc tak postrzegam to, że ja nie leczę nigdy jednego narządu. Bo jeżeli jednocześnie była pacjentka Hashimoto, to ja muszę się zająć również tą chorobą. Jeśli ona ma jednocześnie zaparcia, no to bez opanowania tego układ limfatyczny, który jest naszym ściekiem, kanalizacją, jest zatkany. No i cała trucizna wiadomo, gdzie się wylewa. Jak ubikacja jest zatkana, no to a my używamy, no to wiadomo, co się dzieje. Więc bez wejścia w każdą sferę naszego życia nie ma trwałego sukcesu. Doktor Elżbieta Dudzińska. No tutaj dwie rzeczy. Te obszary, które wspomniałam, czyli stres, techniki redukcji stresu, psychika, psychologia pozytywna, dieta, styl życia, sen, to są obszary, w których każdy z nas, nawet jak nie ma możliwości finansowych, etc., znajdzie bezpłatnie w internecie. Mnóstwo filmików, wszystkiego, gdzie można to zaimplikować. Mówiąc o służbie zdrowia i już jak trafimy do lekarza, to myślę, że też z jednej strony już biorąc na bok ileś rzeczy, o które można mieć pretensje, spójrzmy realnie. Ze względów finansowych wydłużenie czasu wizyty powyżej 15 z punktu widzenia państwa jest praktycznie niemożliwe. Integralne podejście do zdrowia wymaga ode mnie minimum godziny czasu, żeby mogła zebrać od pani wywiad, porozmawiać na każdy temat. Właściwie jedyna rzecz, która myślę, że na tym etapie, no bo tutaj też spójrzmy w miarę realnie na sytuację, nagle pieniądze na służbę zdrowia nie spadną z nieba, etc. Jedyna rzecz to, że uważam, że środowisko medyczne z racji braku zainteresowania, czasu kształcenia tym szerokim spojrzeniem umniejsza wagę tych rzeczy i skalę wpływu. Często się spotykam, a lekarz powiedział, że jakieś tam bzdury, ta głowa, czy redukcja stresu i tak dalej, więc myślę, że gdyby nie było takiego negatywnego podejścia ze strony części oczywiście lekarzy, to też by bardziej wsparło i zmotywowało pacjentów do tego, żeby sami sięgali, szukali, bo 80% w każdym działaniu to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego mam to robić, a jak, to jest tylko 20%, każdy na sobie poradzi. Pani Małgorzata Jakubczak. Dla mnie przede wszystkim w tytule medycyna integralna jest taki akcent na
podmiotowość osoby chorej, czyli najbardziej zainteresowanej procesem leczenia i zdrowienia, czyli tutaj widzę odpowiedzialność tej osoby, zaangażowanie, widzę właśnie partnerski stosunek w relacji między osobą chorą a lekarzem czy terapeutą, no i też akcent na wszystkie aspekty zdrowia człowieka, więc nie tylko fizyczne, ale również emocjonalne, mentalne. W każdym razie kojarzy mi się to pojęcie właśnie medycyna integralna z całościowym podejściem do człowieka. A co Pani zdaniem musi się zmienić, czy też w systemie, czy w podejściu ludzi do zdrowia, żeby było ono właśnie bardziej holistyczne? Mam wrażenie, że duże znaczenie ma podejście samych osób najbardziej zainteresowanych, pacjentów, do siebie. Jeśli oni mają wewnętrzne poczucie integralności, poczucie, że są całością, że ich ciało, umysł, emocje współistnieją i nie są jakimiś oderwanymi, abstrakcyjnymi częściami, to pozwolę sobie powiedzieć, że nie pozwolą się traktować przez właśnie na przykład służbę zdrowia jako przypadki pojedynczych schorzeń. Czyli sugeruje Pani, że ta inicjatywa i ta zmiana wychodzi od strony pacjenta? Tak, ponieważ mam wrażenie, że to, z jakim nastawieniem pacjent wchodzi do gabinetu, bardzo wpływa na jakość tego spotkania, jakie się tam odbywa. I Kasia Bem. To holistyczne podejście do człowieka jest właśnie integralną częścią jogi, której uczę, także to jest absolutnie w zgodzie ze mną. To jest taki koncept, który ja w ogóle nie umiem sobie wyobrazić leczenia człowieka bez uwzględnienia tych takich trzech podstawowych składowych, czyli ciała, umysłu i duszy, jakby to dopiero tworzy człowieka, czyli tak w zasadzie cud, człowiek, umysł, ciało, umysł i dusza, to dopiero jest ta pełnia, która rzeczywiście tworzy nas jako tę istotę ludzką, także tylko w ten sposób, wydaje mi się, można człowieka traktować. Mało tego, ja nawet uważam, że nawet nie tyle leczenie w kontekście medycyny integralnej jest tak bardzo ważne, ale zapobieganie. Ja w zasadzie się tym zajmuję bardziej. Profilaktyka, tak. Zresztą dzisiaj były takie też wykłady, prelekcje na temat gigantycznych kosztów wdrażania leków. Tym bardziej w tym kontekście widać, jak ważna jest profilaktyka. I gdyby choć ułamek tych kwot, które poświęcane są w tej chwili na wdrażanie właśnie leków był poświęcony na promocję takich naturalnych metod, które zapobiegają chorobom, no to mielibyśmy do czynienia z rajem na ziemi, tak naprawdę ogromną rzeszą ludzi zdrowych, a nie chorych, tak jak to teraz jest taką właściwie masową katastrofą, która nas wszystkich dotyka, bo większość z nas to po prostu chodzący chorzy, żyjący w jakimś zaburzeniu. A gdzie Twoim zdaniem powinna zajść zmiana, żeby to podejście do zdrowia było takie bardziej właśnie holistyczne i nastawione na tą profilaktykę? Czy to jest wina systemu, czy podejścia do leczenia, do chorób? Myślę, że to jest, wiele jest bardzo do zrobienia. Trudno jest wskazać jakby jednoznacznie, że jakiś określony obszar powinien podlegać zmianie, ponieważ tych obszarów jest wiele. Ja myślę, że ogromną rolę odgrywają wszelkiego rodzaju właśnie takie zamierzenia, w którym tutaj dzisiaj uczestniczymy, czyli właśnie takie kongresy, czy w ogóle wszelkiego rodzaju świadomość tego typu podejścia, krzewienie wiedzy na ten temat, to jest szalenie istotne, czyli żeby zwiększać tę świadomość, że w ogóle są inne metody, że właśnie człowiek nie jest tylko ciałem, że medycyna zachodnia jest fantastyczna i oczywiście ratuje nam życie, ale bardzo wiele można zrobić po prostu zanim dojdzie do, teraz w cudzysłowie, do odcięcia ręki, prawda, bo się wdała gangrena. Co zrobić, żeby gangreny nie było, jak temu zapobiec? Także to jest, czyli myślę, że świadomość, jakby budowanie świadomości i zapobieganie. To chyba jest to, co jest takie najważniejsze na dzisiaj do zrobienia.
I to powinno wyjść od strony pacjenta, od strony człowieka, czy od strony systemu? Ja myślę, że to działa troszeczkę w dwie strony. To jest, myślę, że jednak wszystko powoli się zmienia. Znowu ten kongres jest najlepszym dowodem na to. Na moje warsztaty też przyjeżdża dużo lekarzy, więc ja myślę, że jednak krzewienie tej świadomości też w środowiskach medycznych jest tutaj szczególnie ważne, bo jeżeli lekarz będzie mógł zaproponować te integralne metody, zaproponuje swoim pacjentom oddech, zaproponuje pacjentom skorzystanie z technik mindfulness, zaproponuje jogę, no to on odgrywa w naszym społeczeństwie rolę jednak autorytetu, prawda, z którym się nie dyskutuje, także tu jest też na pewno bardzo dużo do zrobienia, no ale oczywiście też systemowo, no to już jest rola Ministerstwa Zdrowia chociażby, żeby się pochylić nad tego typu podejściem. Są kraje takie jak Skandynawia, to akurat wiem na pewno, wydaje mi się, że również Holandia, Francja, gdzie wiele takich narzędzi medycyny integralnej jest refundowanych z Fundusze Zdrowia. Narodowe refundują takie integralne metody leczenia, jak właśnie akupresura, jak reiki, jak różnego rodzaju praca z energią, jak właśnie mindfulness. No także wiele jest do zrobienia i tak jak mówię, wiele obszarów, jakby w wielu miejscach można by się tym zająć i na wiele różnych sposobów i no, nie jestem wskazać w stanie tego jednego, który mógłby się okazać najsłuszniejszym podejściem. Bo to podejście musi być holistyczne. Tak, podejście musi się zaatakować ze wszystkich możliwych stron, dokładnie. Oprócz wykładowców, uczestnikami kongresu byli też liczni wystawcy. Zapraszam do wysłuchania krótkich rozmów z reprezentantami Instytutu Mikroekologii, marki Biolit, Purite, Max Hemp i Medican Campus. Instytut Mikroekologii. Instytut Mikroekologii działa w Polsce ponad już 12 lat. Czym się zajmuje, ogólnie rzecz ujmując? Dobrze, przede wszystkim Instytut Mikroekologii ma własne laboratorium diagnostyczne i laboratorium mikrobiologiczne, ma gabinety lekarskie i dietetyczne i specjalizujemy się w takim kompleksowym podejściu do pacjenta, gdzie wspieramy go i badaniami, ale następnie też interpretacją wyniku, doborem odpowiedniej diety, leczenia, też wspierania tego leczenia. Tak bardziej kompleksowo. Kim w takim razie są najczęściej pacjenci Instytutu, z jakimi dolegliwościami się zgłaszają? No mamy pacjentów właściwie od 0 do 100 lat. To są i dzieci, i kobiety w ciąży, i osoby starsze. Często u źródła ich problemów leży stan zapalny, też zaburzenia mikrobioty jelitowej, czyli te problemy związane z jelitami. I są to różne choroby przewodu pokarmowego, zespół jelita drażliwego, nieswoiste choroby zapalne jelit, ale też takie problemy skórne, niewyjaśnione problemy alergiczne, choroby autoimmunizacyjne i też dużo nowotworów, chorób cywilizacyjnych jak otyłość, cukrzyca. Też mamy sporo takich pacjentów. Wspomniała Pani o tym, że Instytut specjalizuje się w takim, znaczy charakteryzuje go takie kompleksowe podejście do pacjenta. Czy to znaczy, że różni się on od takich zwykłych przychodni? Tak, oczywiście. Przede wszystkim nasi lekarze starają się spojrzeć całościowo na schorzenie, właśnie na stan jelit, na wszystkie leki, ewentualne choroby towarzyszące. I też stosujemy nowatorskie metody, celowaną probiotykoterapię, suplementację odpowiednią, żeby właśnie połączyć to podejście i leczyć, wspierać też osoby chore przewlekle albo nieuleczalnie, żeby podnosić ich jakość życia, żeby im się po prostu żyło dobrze i łatwiej. Biolit. Czym różnią się rośliny adaptogenne z Syberii od tych z innych części świata?
No przede wszystkim rośliny rosnące na Syberii zostały przebadane. Podczas 25 lat badań zostały przebadane pod kątem energetycznym i wykazały ogromne właściwości energetyczne, potencjał energetyczny, który jest przekazywany do naszych komórek. My dziwiliśmy się, dlaczego tak szybko działają te rośliny adaptogenne z Syberii. Okazało się, że ten potencjał energetyczny jest dużo większy niż innych roślin. Zasługą jest nie tylko czysty klimat i ekologia tego terenu, ale również klimat i położenie geograficzne, które sprzyja wzrostowi tej rośliny, procesowi wegetatywnemu, podczas którego roślina musi walczyć o przetrwanie. Walcząc o przetrwanie, ona wytwarza ogromny potencjał energetyczny, który potem może przekazać człowiekowi. Stąd też są takie silne walory. Ziemia zasobna w złoża złota, metali kolorowych, cynku, miedzi, srebra. Tuż pod powierzchnią ziemi są nieeksploatowane złoża tych cennych minerałów, które również i pierwiastków, które również wpływają na potencjał rośliny. Czy sposób pozyskiwania surowca i produkcji jest równie ważny? Proces pozyskiwania surowca jest bardzo ważny, ponieważ po pierwsze, te rośliny nie mogą przechodzić żadnych mutacji, to nie mogą być rośliny genetycznie modyfikowane, to nie można ich w ogóle zaliczyć do adaptogenów. To, że mają te same nazwy, co adaptogenne rośliny, jeżeli podległy pewnym mutacjom, to już nie spełniają tych warunków. Musi być to roślina prawdziwa, żywa, od nasienia, które nie uległo żadnym procesom i wpływom innych czynników ingerencji człowieka, a jeżeli to jest ingerencja przyrody, to jak najbardziej, ponieważ przyroda kieruje się swoimi prawami. Natomiast muszą być to rośliny pochodzące również z czystych terenów. Ważna jest czystość upraw, środowisko ekologiczne z daleka od zanieczyszczeń przemysłowych. Ziemia musi być też naturalna, pozbawiona chemii, nienawożona chemią. Instytut Naukowo-Badawczy Biolit bardzo śledzi uprawy swoich roślin, sam dzierżawi obszary ziemi, na których uprawia te rośliny, bądź też zleca swoim kontrahentom, swoim partnerom takie uprawy, ale je monitoruje i na każdym procesie monitorowania wzrostu rośliny jest proces monitorowania, czyli ile związków czynnych ta roślina w danym okresie wegetacji wytworzyła, po to, żeby prześledzić, w jakim okresie najlepiej zebrać taką roślinę, kiedy jej potencjał energetyczny jest największy. I na tej bazie, właśnie na tej bazie badań, monitoringu powstają cenne mieszanki ziół, powstałe w technologii wodnej ekstraktacji, która jest bezpieczna dla wszystkich, w tym też dla dzieci. Odbywa się ona pod ciśnieniem, z udziałem pary wodnej, w niskiej temperaturze, ale wysokim ciśnieniu. I wtedy największa ilość związków czynnych jest wydobywana z takiej rośliny. Proces technologiczny jest opatentowany przez Rosjan, natomiast no, spełniają warunki, które można polecić i dzieciom, i dorosłym, są bezpieczne dla środowiska też, ponieważ potem tą masę, która powstała z tych wyciągów, to jest taki szrot, który powstaje, czyli błonnik inaczej mówiąc, stosuje się do nawożenia pól. Więc każdy moment przy produkcji tej rośliny świadczy o tym, jak dalece jest to związane z naturą, z procesem technologicznym, który nie szkodzi przyrodzie. A proszę mi powiedzieć, jak ma się stosowanie suplementów adaptogennych na przykład przy lekoterapii? Tak, zostały też przebadane. Instytut Naukowo-Badawczy włożył w to ogromny trud i ogromne lata pracy, ponieważ 25 lat badań i współpraca z instytutami kardiologii, limfologii, cytologii na Syberii pozwoliła na otrzymanie wiedzy tej, że te preparaty, te wodne ekstrakty mogą być stosowane zarówno w chemioterapii, jak i radioterapii, jak i lekoterapii, usuwając skutki uboczne działania leków. Nie wchodzą w interakcje z lekami, a wręcz odwrotnie, podnoszą potencjał komórki do tego, żeby kiedy trzeba podać ten lek, wtedy nawet nasza komórka lepiej odbierze ten lek i trafi tam, gdzie ma trafić.
a w międzyczasie te substancje czynne usuną skutki uboczne działania leku. Więc taka terapia może być celowana wówczas, nie trzeba ciągnąć w nieskończoność takiej lekoterapii. Można przy okazji tych adaptogenów stworzyć taki system i taki program, że wtedy, kiedy trzeba wspomóc organizm, wprowadzić lek, wtedy można wprowadzać, ale nie żeby chronicznie podtrzymywać stan pacjenta tylko i wyłącznie przy lekoterapii. Więc tutaj są duże możliwości dla działania równoległego. Purite. Mówicie, że wasze produkty mają działanie terapeutyczne i na czym ono polega? W jaki sposób kosmetyki mogą promować taką terapię, w tym przypadku terapię skóry? Oczywiście, tutaj my dokładamy wszelkich starań, aby ta terapia była zdecydowanie szerzej rozumiana, ponieważ terapią może być i zapach, i sama konsystencja, sam zabieg pielęgnacyjny dla skóry. My tutaj jakby bardzo mocno dbamy o to, aby chociażby używane przez nas olejki eteryczne, one są już same klasy terapeutyczne. One rzeczywiście mają zgodność biologiczną z organizmem, wibrują na bardzo podobnych częstotliwościach jak nasz organizm i to mamy jest to zdecydowanie udowodnione, ponieważ jest to jedna z amerykańskich firm, jako jedyna na świecie ma przeprowadzane takie badania. I naturalne właściwości tych olejków odnoszą się do konkretnych potrzeb organizmu. Każda roślina ma ukierunkowane właściwości i działanie na konkretne potrzeby organizmu, tak? W zależności od tego, co chcemy, tu może za mocne słowo leczyć, ale o co chcemy zadbać, czy też właśnie poddać terapii. Takich roślin używamy, takich kompozycji zapachowych, takie dobieramy, aby rzeczywiście odnosiły one konkretne działanie. Właśnie, użyłeś słowa leczyć. Czy to oznacza, że wasze produkty można stosować jako dodatek do terapii w przypadku chorób przewlekłych? Jak najbardziej. Oczywiście tutaj z uwagi na pewne ograniczenia prawne absolutnie nie możemy powiedzieć, że nasz kosmetyk jest lekiem, bo nie jest. Tak? To jest tylko jakby wsparcie w leczeniu, dodatkowa pielęgnacja i ochrona skóry, czy też konkretnego miejsca narażonego na jakieś konkretne zmiany. Tu mogę jako przykład podać, mamy taką serię kosmetyko-maści, tak? Bo one w konsystencji rzeczywiście są bardzo przypominają maści. To są bardzo mocne wyciągi ziołowe z dodatkiem tutaj wspomnianego już wcześniej masła shea, które jest gdzieś naszym flagowym produktem, oczywiście wosku pszczelego i każdy z nich jest przygotowany też na konkretne, tutaj użyję słowa, schorzenie, na konkretne potrzeby organizmu. Natomiast pierwszy z nich zostało przygotowane rzeczywiście przez naszego zaprzyjaźnionego lekarza, który przygotował pomysł, geneza tego produktu była na potrzeby pacjenta po radioterapii przedramienia, gdzie rzeczywiście ta rana nie chciała się zupełnie goić i stąd powstał właśnie oleum nagietkowy, gdzie jakby ukierunkowanie tych właściwości łagodzących i leczniczych nagietka zostało przygotowane w taki sposób, aby przyspieszyć gojenie tej podrażnionej czy uszkodzonej w jakiś sposób skóry. Max Hemp. Zacznijmy od tego, jak zaczęła się pani przygoda z marihuaną leczniczą. Ja, jak większość ludzi, których znam i których poznaję każdego dnia, do niedawna byłam przeświadczona, że marihuana to tylko używka. Natomiast wszystko się zmieniło przez pryzmat mojego synka, który cierpi na bardzo poważną postać padaczki lekoopornej, która prawie go zabiła. Mówię prawie, ponieważ niewiele brakowało do tego, żeby dziecko odeszło. Byliśmy na Ojomie w stanie bardzo ciężkim, w bardzo ciężkim stanie padaczkowym, który pomimo śpiączki farmakologicznej nie został ukojony. A przy okazji pobytu na Ojomie doszły jeszcze inne historie zdrowotne, takie jak sepsa, zakrzepica, zapalenie osierdzia, zapalenie wyrostka sutkowatego piramidy kości skroniowej, niewydolność wieloukładowa, nie oddychał sam. No oczywiście, no, tak jak to na Ojomie. I każdego dnia mówiono mi, że mam się pożegnać z dzieckiem, że dzieci umierają, że jego stan jest po prostu krytyczny. I każdego dnia był krytyczny, a ja każdego dnia wierzyłam, że znajdę coś. Zaczęłam poszukiwać i tak często to powtarzam, że jedną rękę trzymałam na główce mojego synka, bo to było jedyne miejsce, gdzie nie miał jakiejś rury i jakiegoś wkłucia, a drugą ręką przeczesywałam internet. I tak do mnie dotarła informacja, tak do mnie dotarła później inspiracja. Później oczywiście zasugerowałam to lekarzom, zostałam zdyskredytowana, ale się uczepiłam tej myśli i zapytałam, co by się musiało stać takiego, żeby w ogóle ze mną rozmawiano na ten temat.
No więc usłyszałam, że jest to terapia, która absolutnie w Polsce nie ma żadnego przełożenia, nie ma procedur, nie ma informacji, nie ma preparatu i że w ogóle to Ministerstwo Zdrowia musiałoby na to wyrazić zgodę. Ale było to powiedziane mocno na odczepne. Ja jednak zdobyłam to pozwolenie. Sprowadziliśmy preparat z Holandii. Tym preparatem było po prostu ziele konopi. Kompletnie nie wiedziałam, co z tym zrobić. Lekarze, jak już dostali ode mnie zarówno dokumentację potwierdzającą możliwość i sam preparat, to i tak nie chcieli podjąć tej terapii, bo uznali, że nie wiedzą, co z tym zrobić i jakie będą interakcje i tak dalej. Ale było to równoległe z tym, że mówili, że nie ma szans. Więc ja wtedy wzięłam sprawy w swoje ręce, nikomu nic nie mówiąc, własnemu mężowi nawet nie powiedziałam, naparzyłam herbaty z tego, naciągnęłam tego do strzykawek, przechowywałam je w torebce, kiedy nikt nie widział, to wstrzykiwałam Maxowi po prostu w ten sposób napar. Dzisiaj no to już jest 5. rok terapii. Max z dziecka, które już pomijając ten moment krytyczny, kiedy był w śpiączce, ale jeszcze przed tą śpiączką, był dzieckiem, które nie podnosił główki, był absolutnie niepełnosprawny, a do tego targany, bo to nie można inaczej tego nazwać, setkami napadów dziennie, setkami. Każdy napad mógł się skończyć najgorzej i właśnie przyszedł taki dzień, kiedy nic nie zadziałało, kompletnie nic, żadne środki przerywające napady. To właśnie nazywa się stanem padaczkowym i wtedy nastąpiło to wprowadzenie w śpiączkę farmakologiczną. Natomiast dzisiaj Max jest chłopcem, który uczy się chodzić. Mówi mama, mówi baba, gaworzy sobie. Oczywiście jak ktoś tak popatrzyłby na prawie 10-latka, który gaworzy, no to by powiedział, szału nie ma. Wszystko jest punktem odniesienia. Max jest dzieckiem niepełnosprawnym, jest dzieckiem, które prawdopodobnie nigdy nie odzyska pełnej sprawności, ale głęboko wierzę w to, że dzięki procesowi, który zachodzi w jego organizmie przy wsparciu kanabinoidów, będzie dzieckiem, które odzyska chociaż część. Ja będę szczęśliwa, kiedy on powie sam, że chce skorzystać z toalety, kiedy powie sam, że jest głodny albo spragniony. To mi wystarczy, ja więcej nie potrzebuję. Czy nauczy się chodzić? Nie wiem, ale już jest pionizowany, już pierwsze kroki stawia, co prawda w czasie rehabilitacji, ale od czegoś trzeba zacząć. Trwa to u nas bardzo długo, ale nadzieja jest nie tylko już płonną nadzieją, tylko to się urzeczywistnia, to się dzieje po prostu. I to mi daje taką siłę napędową do działania, bo jeżeli jednego człowieka można w taki sposób uratować, nie tylko przed śmiercią, ale również przed trudami takiego życia w tak ciężkiej chorobie, to wydaje mi się, że jest to wystarczająca inspiracja, żeby pomóc innym. Podkreśliła Pani, że stosowanie marihuany leczniczej może łagodzić ból, ale ma ona też inne zastosowanie. Jakie są jej właściwości lecznicze? Przede wszystkim nie lubię określenia medyczne marihuana, bo jedna rzecz, z jaką się zgodzę z byłym ministrem zdrowia, panem Radziwiłłem, to jedyna rzecz, podkreślam to z całą mocą, to jest to, że nie ma czegoś takiego jak medyczne marihuana, bo czym jest marihuana? Marihuana jest to bardzo pejoratywne i bardzo stygmatyzujące określenie kwiatu konopi indyjskiej, służące do używania rekreacyjnego. To jest marihuana. Natomiast medyczna marihuana to jest takie powiedzenie, które się ukuło, zostało ukute na okoliczność rozgraniczenia intencji, czyli osoba zdrowa, tak, powiedzmy, która chce doświadczyć pewnych właściwości odurzających, korzysta z tego rekreacyjnie, tak jak inni piją lampkę wina czy piwo, tak. Natomiast medyczne zastosowanie służy temu, żeby te same związki, które u jednych wpłyną odurzająco czy relaksująco, różnie to bywa, wpłyną kojąco na przykład na ból. Natomiast to, co leczy w marihuanie czy w konopiach, bo to są związki, które nazywają się kanabinoidy. I teże kanabinoidy reagują z naszym układem endokanabinoidowym, który w organizmie pełni rolę strażnika równowagi biologicznej, strażnika homeostazy. I teraz, jeżeli sobie uświadomimy skądinąd prosty mechanizm, to okazuje się, że dostarczenie do organizmu kanabinoidów plus całego szeregu innych substancji, które są w konopiach, bo jest to bardzo bogata roślina, powoduje, że organizm zaczyna
niejako podejmować próbę powrotu do równowagi, jakkolwiek byśmy je nie nazwali. I teraz, jeżeli sobie to zaczniemy uświadamiać w takim prostym mechanizmie, tak, oczywiście ja to upraszczam, ale chodzi o mechanizm, że utratą równowagi jest katar na przykład, mhm. tak? To z katarem jak się zmagamy, tak? No, witaminami, ciepłą pierzyną, tak, odpoczynkiem kilkudniowym, czyli infekcja zostaje zwalczana przez organizm, jeżeli dostarczymy określonych składników, tak, na przykład odżywczych. I jeżeli z kolei są pewne poddatne warunki, tak, takie sprzyjające, to z kataru się zrobi zapalenie płuc na przykład, tak? Czyli to jest dokładnie utrata jeszcze głębsza równowagi. I z każdym innym schorzeniem jest bardzo podobnie. Jest to zaburzenie równowagi. I teraz z kataru możemy łatwo wyjść, tak, jeżeli o siebie zadbamy. Z nowotworu już trochę gorzej, tak? Ale to też jest zaburzenie równowagi, więc dzięki kanabinoidom organizm ma możliwości podjęcia niejako dodatkowej walki, takiego wsparcia, uzyskuje wsparcie po prostu. Działa głównie przez pryzmat układu odpornościowego, więc układ odpornościowy, jeżeli z jakiegoś powodu zostanie sponiewierany, tak, czy to naszym stylem życia, czy okolicznościami, które gdzieś są spotkane, czy nabytym jakimś spadkiem odporności, czy infekcją, wirusem, bakterią, grzybem, jakkolwiek, to po prostu nie spełnia swojej funkcji. I to, co my robimy dzięki kanabinoidom, to dajemy możliwość organizmowi do tego, żeby się spionizował, żeby zaczął iść w kierunku pozytywnym, tak? I to jest taka główna zasada. Oczywiście jak zejdziemy do poziomu szczegółu, no to się okazuje, że poszczególne kanabinoidy mają też bardzo precyzyjne właściwości, które zostały zbadane. I tak możemy powstrzymać proces angiogenezy, czyli rozrostu komórek nowotworowych, możemy przywrócić proces apoptozy, czyli obumierania komórki nowotworowej, ale mamy też działanie neuroprotekcyjne, dzięki czemu trzymamy w ryzach, niejako w ryzach padaczkę, czy my ją leczymy. Nie wiem, niekoniecznie, ale potrafimy ją utrzymać w ryzach. To samo zrobią też leki, o ile działają, bo mamy też przecież padaczki lekooporne. I tak naprawdę z każdym aspektem się dzieje, więc dzisiaj nauka się poświęca temu, żeby badać, najpierw selekcjonować, później badać poszczególne kanabinoidy w kontekście, co one dobrego mogą wnieść do naszego organizmu. Możemy to przyjąć takie działanie, takie multiwitamina kanabinoidowa. Wspomniała Pani, że początki w Pani przypadku były o tyle trudne, że działała Pani, mówiąc kolokwialnie, zupełnie na ślepo. Natomiast teraz zakładam, że te badania poszły nieco do przodu. Nadal to wsparcie jest ograniczone, ale właśnie to jest tutaj kluczowe. Jeżeli mamy pacjenta, który zainteresował się tematem kanabinoidów i sam oczywiście nie jest w stanie dostosować takiego leczenia do swojego przypadku, gdzie może on szukać pomocy, tak żeby zostało to dobrane do jego schorzenia? To jest trochę dłuższe zagadnienie, bo w rzeczy samej to nie jest tak, że 5 lat temu nie było tej wiedzy. Tej wiedzy nie było w Polsce, bo nie była propagowana w żaden sposób. I ja faktycznie zaczynałam zupełnie po omacku, bo nie miałam absolutnie nikogo, kogo mogłabym zapytać o to, bo nikt w Polsce się tym nie zajmował. Co nie znaczy, że na świecie jest tak samo. Ja dzisiaj po kilku latach doświadczeń po pierwsze wiem, gdzie tej wiedzy szukać, po drugie zgłębiam tą wiedzę, czytając badania naukowe, mając kontakt z lekarzami międzynarodowymi, zarówno w Izraelu, w Stanach Zjednoczonych, w Słowenii, w Holandii, w Hiszpanii. Czyli ten świat naukowy istnieje i świat medyczny również. Natomiast to, co ja zrobiłam, to to, że postawiłam na naukę i na rzetelną informację. Dzisiaj wokół konopi jest bardzo dużo mitów. Niektórzy konopie demonizują, ale niektórzy je nadmiernie gloryfikują. Ja staram się być pośrodku, tak, zrównoważona i sprowadzam do Polski wiedzę przez pryzmat naukowców, lekarzy i doświadczeń. Wydaliśmy nawet jako fundacja książkę lekarza, który zajmuje się marihuaną. I teraz, gdzie dzisiaj pacjent może się zwrócić? No, trzeba przede wszystkim jeszcze nakreślić pewien kontekst polityczno-społeczny, bo dzięki, myślę, że impulsowi, który ode mnie poszedł, ale też zaangażowaniu ogromnej grupy ludzi, udało nam się w Polsce zmienić prawo. I dzisiaj mamy już dostęp do medycznej marihuany w wydaniu konopi indyjskich, czyli wysoko odurzających, tak, z zawartością THC, mamy dostęp już legalny, bardzo mocno ograniczony, bo brakuje wiedzy i kompetencji.
I my tą wiedzę i kompetencje przekazujemy właśnie poprzez konferencje, seminaria, warsztaty dla lekarzy. Ale z poziomu praktycznego dzisiaj pacjent może się udać między innymi do pierwszego w Polsce centrum terapeutycznego, które otworzyłam z grupą znajomych i przyjaciół i lekarzy. Mieści się to centrum pod Wrocławiem, dokładnie w Jędrzychowicach. Jest to placówka, która pełni dwojaką rolę. Z jednej strony pacjenci mogą przyjechać na konsultacje niemedyczne, czyli konsultantem jestem ja i grupa moich współpracowników, którzy nie będąc lekarzami, zgłębili tą wiedzę na tyle poważnie, że mogą się z każdym człowiekiem dzielić tą wiedzą. I to jest sytuacja informacyjna. My nie leczymy nikogo, tylko przekazujemy wiedzę, kompetencje i kierujemy później do lekarzy. I właśnie to jest ten drugi aspekt, czyli współpracują z nami lekarze, którzy w różnych specjalizacjach się poruszają, bo mamy i psychiatrę, neurologa, mamy stomatologa również, ale są to lekarze, którzy zgłębiają wiedzę właśnie o konopiach i potrafią tą wiedzę przełożyć na pacjenta. Więc często jest tak, że przychodzi pacjent onkologiczny do lekarza, który jest stomatologiem na przykład, tak? Ale w zakresie konopi ten lekarz jest i tak bardziej kompetentny niż jakikolwiek inny lekarz w Polsce, bo trzeba zaznaczyć, że nie ma w Polsce oficjalnego systemu edukacji w kierunku konopi. Nie ma takiego fakultetu, jeszcze. Tak, nie ma takich tego. Jeszcze. Medican Campus. Medican Campus zajmuje się zrzeszaniem środowiska kanabis, zaczynając od rolników, po różne firmy i przedsiębiorstwa przetwórcze i laboratoria, do pacjentów i również instytuty lekarzy i świat jakby medyczny, profesorów, którzy są zainteresowani właśnie zastosowaniem medycznych konopi. Jakie jest to medyczne zastosowanie konopi? Jakie są właściwości lecznicze konopi? No myślę, że na dzień dzisiejszy już jest wystarczająco dużo dowodów potwierdzających zastosowanie medyczne konopi, ale o zastosowaniu medycznym może należy mówić o kanabinoidach, które mają te właściwości, które wpływają na nasz organizm i na nasz układ endokanabinoidowy. Tu gdzież jakby zastosowania, poczynając od układu odpornościowego po układ centralny, nerwowy, obwodowy, no jest tego bardzo szerokie zastosowanie. Myślę, że warto jakby dla pacjentów odwołać do naszej strony www.medicancampus.org, a dla profesorów staramy się udostępniać, czy lekarzy udostępniać dokumentację naukową z holenderskiego Ministerstwa Zdrowia, która jest oficjalnie przekazywana dla lekarzy, aptekarzy, w jaki sposób i jakie są zalecenia, przeciwwskazania lub interakcje stosowania kanabinoidów czy też konopi. Czyli można powiedzieć, że ta instytucja jest takim narzędziem, które zrzesza wszystkich zainteresowanych. Dokładnie, ale głównie skupiamy się na zastosowaniu medycznym, ale oczywiście zdajemy sobie wszyscy sprawę, że żeby jednak było to zastosowanie medyczne, to również jest potrzebna kontrola, czy właśnie upraw, czy ci rolnicy, osoby uprawiające, czy przetwarzające konopie również muszą posiadać odpowiednią wiedzę, żeby te zastosowania medyczne miały swój cel i rzeczywiście dla organizmu były pożyteczne. Wszyscy sobie zdajemy sprawę, że konopia jest bardzo chłonną rośliną i potrafi również oprócz prozdrowotnych właściwości również wyciągnąć zanieczyszczenia, czy to z ziemi, tak, z upraw, które później człowiek, jeżeli jest produkt nieodpowiednio oczyszczony czy przetworzony, czy które człowiek również będzie spożywał stosując konopię. A Pani zdaniem, jaka jest rola produktów pochodzenia konopnego, ile można je tak nazwać, w leczeniu chorób przewlekłych czy nowotworowych? Ja podchodzę do konopi jako produktów bardziej suplementacyjnych. Wiemy, że wszystkie kanabinoidy wpływają jakby kompleksowo na cały nasz układ odpornościowy. Na dzień dzisiejszy nauka jeszcze nie jest w stanie sprecyzować wszystkich kanabinoidów i określić ich konkretnego działania. Więc ja tutaj jakby zapobiegawczo, co stosuję również w praktyce w domu, zapobiegawczo codziennie jakąś dawkę małą, nieznaczną kanabinoidów po prostu staram się wszystkim członkom rodziny dostarczać.
mówię tak w celach zapobiegawczych. Jeżeli już są stany zdrowotne na tyle poważne, że mówimy tutaj o raku, to zawsze zaznaczamy, że nie należy zapominać jednak o tej medycynie konwencjonalnej, tak, którą lekarze stosują, bo jakieś potwierdzenia swoje naukowe, czy potwierdzenia naukowe medycyna konwencjonalna również ma i również posiada sukcesy, więc tutaj moje podejście jest takie, że należy te dwie działalności połączyć, żeby odnieść jak najlepszy sukces. I wtedy w takim działaniu zintegrowanym, jaką funkcję miałyby kanabinoidy? No przypuśćmy w przypadku terapii, chemioterapii, w przypadku nowotworów, konopie czy kanabinoidy mają zastosowanie jakby regenerujące, wspomagające układ odpornościowy. Chemioterapia również oprócz tego, że zabija komórki nowotworowe, to również niesie również uboczne konsekwencje dla zdrowotne. Tudzież niektórzy pacjenci słabo znoszą chemioterapię, występują wymioty, osłabienie organizmu, tudzież konopie jakby w zastosowaniu mają ten działania takie wspomagające lub niwelujące te objawy skutków ubocznych chemioterapii. Na koniec czas na krótką rozmowę z Oriną Krajewską, prezes Fundacji Małgosi Braunek-Bądź i współorganizatorką kongresu. Do kogo jest skierowany drugi kongres medycyny integralnej? Do wszystkich. Do wszystkich zainteresowanych zdrowym stylem życia. Do wszystkich niezainteresowanych jeszcze zdrowym stylem życia, ale takich, w których może drga chociaż myśl, że warto. Do chorych, chorych szczególnie przewlekle. Do tych, którzy chorowali i teraz nie wiedzą, jak o siebie dbać. Więc powiedziałabym, że naprawdę, naprawdę do wszystkich, ale ja mam taką głęboką wewnętrzną misję związaną z profilaktyką. Uważam, że właściwie bardzo dużo takich metod komplementarnych i w ogóle podejścia takiej medycyny stylu życia, to jest dokładnie w tej samej formule można ją aplikować będąc chorym, z małymi tylko zmianami, bo wiadomo, że wtedy jesteśmy może bardziej osłabieni albo jakieś fizyczne mamy takie przeszkody wewnętrzne, które nam pozwolą albo nie pozwolą czegoś wykonać, ale to jest ten sam kierunek profilaktyki właściwie jak leczenia. A uważam, że im wcześniej zaczniemy dbać o siebie i zaczniemy żyć świadomie, tym lepiej, bo nie będziemy gonić za chorobami, tylko będziemy żyli w zdrowiu. A czym różni się ten kongres od zeszłorocznego? Pierwszy kongres, on był skierowany właściwie, taki zadedykowany wszystkim tym ze znakiem zapytania, którzy usłyszeli hasło medycyna integralna albo holistyczne podejście do zdrowia i w ogóle nie kojarzyło im się to z niczym. I to była właśnie główny zamiar tego pierwszego kongresu, to było przybliżyć w takiej pigułce, czym jest medycyna integralna, czym jest holistyczne podejście do zdrowia. A drugi kongres jest, zachowując jakby cały czas taką formułę integralną, czyli taką różnorodność, bo układając program, myśleliśmy o tym, żeby on oczywiście zawierał w sobie element właśnie takiego, każdego z tych aspektów, duchowego, fizycznego, psychicznego. Ale tutaj zadaliśmy sobie pytanie o przyszłość, czyli takim leitmotivem, można powiedzieć, tego kongresu jest w ogóle spojrzenie w przyszłość i zadanie sobie pytania, czego możemy się spodziewać po medycynie przyszłości. I twoim zdaniem przyszłość medycyny to właśnie profilaktyka? Integralna profilaktyka, tak bym powiedziała. Uważam, że i bardzo się cieszę, że któryś z prelegentów to dzisiaj potwierdził ze sceny, że też uważa, że przyszłość należy do medycyny integralnej, bo myślę, że już dobrnęliśmy do ściany, do takiej granicy, gdzie to rozfragmentaryzowanie i takie poczucie, że jesteśmy albo po jednej stronie barykady, albo po drugiej, albo z konwencjonalną medycyną, albo z alternatywą, albo kolano, albo oko, a potem gonimy za skutkami ubocznymi i tak dalej, i tak dalej. I ewidentne dla mnie jest to, że tak wielka zmiana społeczna teraz nastaje, tak wielki jest głód wiedzy wśród ludzi, tak zaczyna się budzić taka świadomość co do tego, że już
starczy. Starczy tego, tej walki, starczy właśnie tego, tego fragmentaryzowania. Chcemy wrócić gdzieś do siebie. I teraz też już mogę się powołać na jeden z wykładów dzisiejszych, który mi się bardzo podobał, o duchowości i wpływie duchowości na umysł i na zdrowie. Że właściwie tam doktor mówił dużo o takim powrocie do swojej wewnętrznej mądrości. I to jest takie hasło, które na pewno dzisiaj zabieram ze sobą po tym dniu, żeby uwierzyć, że tak naprawdę ta nasza wewnętrzna mądrość nas prowadzi gdzieś i ona, a ona nie rozdziela, ona nie mówi, że coś jest dobre, coś jest złe. Ona intuicyjnie wie, ale też jest całościowa, integralna. To trochę wybiegając w przyszłość, skoro mówimy dzisiaj o przyszłości medycyny, o czym będziemy rozmawiać za rok? No jest już, ja już jakby dzisiaj zaczął mi pączkować pewien pomysł. Wydaje mi się, że przyszły rok stricte, ale nie wiem, nie mogę tak powiedzieć oficjalnie, tylko tak na dzisiaj. Burza mózgów. To jest burza mózgów. Profilaktyka. Myślę, że stricte profilaktyka by mnie interesowała. Takiej bardzo, bardzo, bardzo świadome zatopienie się w tym, co robić, żeby nie. I bo tu naprawdę taką mam ogromną misję związaną ze stylem życia, ze zmianą nawyków żywieniowych, ze zmianą takich nawyków w ogóle dnia codziennego. Tak. Zero papierosów, pięć czego? Porcji warzyw i owoców dziennie. No i przez wszystko tak przechodzimy sobie do trochę ćwiczeń, trochę tego, trochę tamtego, trochę relaksu. I będzie dobrze, tylko żeby to wprowadzać. Mi się wydaje, że bardzo ważne jest z jednej strony właśnie wiedza, czyli cały czas się stymulować wiedzą, nowymi informacjami, ale potem naprawdę trzeba od jutra zabierać się do roboty. Bardzo dziękuję za wysłuchanie programu i zapraszam do wspierania Fundacji Bądź. Karolina Sobańska.